witam naszych bohaterów dzisiejszej wystawy, dzisiejszego spotkania, którzy stoją obok mnie. Jest to pani Anna Strumiło, pan Rafał Strumiło i pan Jan Strumiło. Jestem zaszczycony i ogromnie wdzięczny, iż nasze zaproszenie przyjęła rodzina państwa Strumiłów, których prace i twórczość będą prezentowane dziś na wystawie. To wyjątkowi państwo, którzy w Maćkowej Rudzie na Suwalszczyźnie stworzyli piękne centrum sztuki, tym samym pokazując, jak głęboki ma ona swój rodowód w twórczości ludowej, w tych korzeniach kulturowych głębionych oddolnie wśród lokalnych społeczności. Jesteśmy zbudowani, że i w ten sposób powiększamy sposób oddziaływania naszego Muzeum Południowego Podlasia. Chciałem jeszcze raz wszystkim państwu podziękować, także panu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu i jego współpracownikom za uczynienie nam honoru objęcia patronatem naszego przedsięwzięcia. Jeszcze raz dziękuję również i może przede wszystkim pracownikom naszego muzeum, panu dyrektorowi i załodze przez niego kierowanej, a w sposób szczególny dwóm paniom odpowiedzialnym za przygotowanie dzisiejszej wystawy, pani Annie Doroszuk i Aleksandrze Czapskiej. A sam osobiście wszystkim państwu, którzy tak licznie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. Cieszmy się dziś obcowaniem z kulturą wysoką. Pan Artur Dinkowski jest przyjacielem naszego muzeum, jednocześnie pasjonatem koni, człowiekiem kultury. To on podsunął nam pomysł, a zarazem kontakt do pani Anny Strumiło, która jest gospodarzem galerii As Strumiło w Maćkowej Rudzie, przepięknej Maćkowej Rudzie. Więc ja wraz ze swoimi pracownikami wybraliśmy się do tej Maćkowej Rudy. Oczywiście z myślą przede wszystkim o panu Andrzeju Strumille, który jest taką najbardziej już w tej chwili cenioną postacią, artystą, rzeźbiarzem, grafikiem, poetą. Jest to wyjątkowa postać. I z tą myślą jechaliśmy do Maćkowej Rudy. Ale będąc na miejscu, zapoznając się z twórczością całej rodziny, trzech pokoleń państwa Strumiłów, poniekąd nie było to zamierzone. Wpadliśmy wspólnie, bo to należy podkreślić, wspólnie wpadliśmy na, uważam, że świetny i doskonały pomysł stworzenia pierwszej, proszę państwa, w Polsce wystawy rodzinnej poświęconej rodzinie Strumiłów. To jest pierwszy raz, gdzie wszystkie trzy pokolenia rodziny Strumiłów spotykają się w jednych przestrzeniach, w jednym miejscu, w jednym muzeum. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Pan Andrzej Strumiło oczywiście jako głowa rodziny jest częścią tej wystawy. Pani Danuta Strumiło, jego żona, dzieci, pani Anna Strumiło, pan Rafał Strumiło oraz wnukowie, pan Jan obecny tutaj i pan Jakub, który nie mógł do nas przyjechać. Wszystkie te prace znajdują się tutaj na wystawie. I tak naprawdę jest to nasz wspólny pomysł, który zainicjował właśnie przed chwilą wymieniony pan Artur a efekt tych naszych zabiegów, przedsięwzięć, współpracy z galerią As Strumiło, z której pochodzą praktycznie wszystkie eksponaty znajdujące się na wystawie, będziecie mogli państwo zaraz zobaczyć. Wystawa została pomyślana jako prezentacja nas, czyli rodziny, która się ma jedną pasję, jeden zawód, a jednocześnie prezentacja miejsca, w którym jesteśmy związani. Miejsca, które zostało nabyte i stworzone przez rodziców naszych naszych dziadków, znaczy niektórych dziadków Maćkowej Rudy.
i właściwie informacje na temat miejsca są tutaj, są częścią fotograficzną. Następnie są sale, które prezentują prace poszczególnych członków. Pierwsza jest sala męska, są tam panowie Rafał, Jan i Jakub. Następne dwie sale są salami Andrzeja Strumiły oraz małym, drobnym, tak zwanym aneksem historycznym, którym przezajmujemy znikoma, ale drobną ilość naszych dokumentów. Są trzy gabloty. Ja i tak będę podobno w planie jest oprowadzanie kuratorskie, więc wobec tego się wstrzymam ze szczegółami. Oraz sala tak zwana damska, gdzie są moje prace i prace mamy. Proszę Państwa, zapraszamy do następnego pomieszczenia. Ja przejmę i przekażę. Ale to trzeba chodzić i namawiać do pisma. To może wyłożymy. Słuchajcie, proszę Państwa, jeszcze bardzo istotna sprawa dla nas. Zaraz długopis. Wertując niezliczoną ilość szuflad, które były tak zwane zdjęcia, żeby wybrać znikomą ilość zdjęć do tej prezentacji, znalazłam to zdjęcie. Jest to zdjęcie oczu Andrzeja Strumiły zrobione przez pana Lucjana Fogla. Pod spodem jest napisane: patrzę zawsze na was. I my się tak czujemy, on tutaj z nami jest i na nas patrzy. Jak opakowania, czyli istnienia cielesnego, jest wszędzie. Tak. Tutaj nawet to musiało do czegoś służyć, bo tutaj długopisem jest zaznaczony trójkąt jak oko opatrzności. Muszę powiedzieć, że bardzo się uśmiałam jak to. Wywołało to we mnie atak śmiechu. Wystawa nazywa się Strumiły Rodziców. Prezentuje całą rodzinę Andrzeja Strumiły oraz Danuta Strumiły, jako rodziców oraz dzieci. Anna Strumiły, mnie, Rafała Strumiły oraz córka Jana Jakuba. Czyli pani jest córką? Ja jestem córką. Aha, dobrze, no to już wiem. Ojciec zaczął studia w 1945 roku, w 1946 roku w Chłopskiej Szkole Sztuk Plastycznych i jego pierwszym nauczycielem był Strzemiński. Czyli mając lat 18 przyjechał z Zaścianka na terenie Litwy i trafił na Strzemińskiego, który pokazał, że istnieje coś innego poza Matejką, która dała osobę niezwykle istotnym wpływem. I od tego się zaczął. Strzemiński pokazał mu, że był malewicz, można inaczej patrzeć, że właściwie nieważne jest medium, ważne jest to, co chcemy przekazać. Dlatego też ojciec, kontynuując to myślenie, zajmował się bardzo różnymi dziedzinami sztuki, bo chociaż twierdził, że jest malarzem i to było jego główne powołanie, zajmował się i rysunkiem, i fotografią, i wystawiennictwem, i plakatem, i książką, i ilustracją, i poezją, i rzeźbą, czyli przesłanie Strzemińskiego, że nieważne jest medium, nieważne jest to, co chcemy, to co artysta ma do powiedzenia. To chyba jest najważniejsza sprawa. Ze względu na czas, którym ojciec pracował, tworzył, musiał również tworzyć niekoniecznie to, co chciał, tylko ze względu chociażby zarabiania pieniędzy, malował coś, co można powiedzieć socjalizmem. Jest kilka obrazów. Myślę, że nie ma się co, nie byłoby się czym chwalić. Natomiast jest jeden obraz, moim zdaniem, który pod tytułem Nasza Ziemia, który jest wymieniany łącznie z dwoma obrazami, jak Marka Kolanka,
Pangora i Podecję Burgowstyra jako trzy fagowe obrazy tamtego czasu. Te obrazy, pomimo tego, że są socrealistyczne, to one były właśnie realistyczne, bo nawet mieszkańcy i tam wszystko było malowane z natury. I właśnie tutaj widać, że ta natura jest obecna w twórczości. No malowanie, że socjalizm musiał malować. Nasza ziemia była malowana w krzyżach nad jeziorem Mickim, tam gdzie wtedy rodzice oraz my już mieszkaliśmy, bo mieszkaliśmy tam przez parę ładnych lat. I na obrazie, do obrazu podawali mieszkańcy. Do tej pory jesteśmy, utrzymujemy kontakt z tymi, którzy pozowali do tych. I to widać w tej twórczości. A jeszcze spytam pani się zajmuje też jakimiś dziedzinami sztuki, czy pani jest właśnie kuratorem? No, nie przypadła rola kuratora, jak również tak można powiedzieć, że jak to mówią, mam dyplom pani sztuki. Tak, czy po prostu wie pani, co się dzieje. Tak, ja z różnych powodów swoich życiowych coś zawsze robiłam, ale zajmowałam się przez wiele lat edukacją i uczyłam, jeżeli chodzi o sztukę, ale zawsze robiłam fotografię, zawsze malowałam. Zawsze zajmowałam się tkaniną w różnych wymiarach. Do tej pory to robię. Wystawa jest pomyślana jako prezentacja rodziny, członków rodziny, których łączy jedna pasja, czy też jeden zawód, a jednocześnie prezentuje wspólne miejsce. Prezentuje Maćkową Rudę, która została stworzona przez moich rodziców. W której z większymi czy mniejszymi przerwami wszyscy uczestnicy wystawy mieszkali, byli, działali. W tej chwili większość z nas mieszka w tym Maćkowej Rudzie. Maćkowa Ruda również posiada swoją galerię. Ja się nazywam, dalej jest to miło. I dzisiaj też jest u nas na muzeów, chociaż nas nie ma. Natomiast nasze konie dzielnie zapraszają gości do swojej stajni, gdzie prezentuje się w tej chwili pracę. Dziękuję.